Nasza relacja ze Sluban jest taka... Zestawy są takie... Dzisiejsze spotkania z fanami też są takie... Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Pewnie zastanawiam was, o co chodzi z tymi spotkaniami z fanami. No moi drodzy, dostałem to na spotkaniu z fanem. Tak, jest, spotkania z fanami są. Nie teraz, w 2019, w Historylandzie jeszcze to dostałem. Mogę się mylić, ale bodajże to Abacus mi wręczył. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie tutaj. Natomiast Sluban za 10 zł, ktoś dał za to 10 zł, co? No na bogato, moi drodzy, chciałoby się rzec. No i co tutaj dużo gadać, ja ze Slubanem, tak jak mówię, nasza racja jest taka, że te zestawy są raczej takie, no nie do końca dobre. Ale stwierdziłem, że skoro ten wóz jest i w ogóle brakuje mi tych spotkań z fanami, czy w ogóle, no chyba jak ktoś wpada na mój sklep, przestańklocków.pl, ale tam handluje tylko Lego, ale to sobie wpadacie do mnie w odwiedziny, no to jeszcze jest jakiś substytut. Niemniej, no brakuje mi tych takich stricte spotkań, właśnie tak, bo to w Historylandzie. No i szkoda, że ten korona, prawda, wszystko tutaj zepsuł. No to stwierdziłem, że skoro już gdzieś odgrzebałem szczeluści, strychu, ten zestaw, no to może go trzeba zbudować, zrecenzować i zobaczyć. A nóż widelec ten figurkowy Sluban mi nie pasuje, a już taki zdecydowanie będzie bardziej do zabawy. Chociaż ciężko mi się wyobrazić, że taki zestaw, wiecie, bezfigurkowy będzie tutaj jakiś genialny. Ciężko mi się wyobrazić, że ta drabina też będzie ładnie, proporcjonalnie wyglądała w stosunku do reszty tego pojazdu. Ale stwierdziłem, no, że zestaw czeka od 2 lat. Abacus, czy kto tam czeka od 2 lat, pewnie już nie ogląda Lego, bo już wyrósł. No to mówię, kurde, nie telepaj kamery, w WTF-ie mówię, kurde. Trzeba to zbudować, nie? Na starcie już mnie trochę boli, bo klocki, jak widzicie, są koloru stricte bordowego. Taki dark red buraczkowy, chciałoby się rzec, a na opakowaniu wyglądają mocno czerwono. Jak wiecie, takie zakłamanie kolorystyczne to jest jedna rzecz, która mnie boli. Tym bardziej boli mnie, że instrukcja jest z tyłu opakowania. Jak wiecie, nie lubię tego. Czy mam jakieś ciekawe elementy? No, taki, całkiem przezroczysty, ciemny. Ta drabina na pewno, ale poza tym to jest raczej stricte podróbka Lego. No może... Poza... Nie, no to też jest podróbka Lego. To wszystko po prostu są klocki, wypisz, wymaluj jak klocki Lego, tylko, no wiecie, jakąś minimalnie zmienioną kolorystyką. Ostatnio poruszałem ten temat, jakby, że tutaj nic się nie dzieje, że spoko, że zestawy bezfigurkowe już jakby, no nie chcę mówić, że można podrabiać, ale poruszałem ten temat w jednym filmików na tym odnośnie licencji Lego i tego, że właściwie dzisiaj już takie rzeczy można robić. Nadróbcie ten film w narożniku, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Klocki, no wyglądają tak trochę liszej niż Lego. Minimalne zmiany stosunkiem oryginalnego klocka są. Ten mi się na przykład podoba, bo też fajnie wygląda akurat, taki zaokrąglony, a nie taki kwadratowy jak w Lego. To by Lego akurat mogło sobie wprowadzić. Wiecie co, no dajcie mi chwilę, ja sobie zestaw zbuduję. Wybaczcie, nie zrobię tego na speedbuildzie, bo nie wiem, czy ta instrukcja będzie na tyle czytelna, malutka, żeby to tak ładnie zrobić. Dajcie mi więc sekundkę, zaraz do was wracam i zobaczymy, jak się mają właśnie takie Slubany bezfigurkowe. No i słuchajcie, ja jestem mile, pozytywnie zaskoczony. Może nie do końca tym, że zostały nam 2 elementy, które gdzieś tam może kiedyś się przydadzą, ale wiecie, no to rzadkie elementy, dodatkowe elementy to też nie jest przecież oczywistość w takiego typu zestawach. Natomiast kurczę, nie budowało się tego przede wszystkim źle. I oczywiście instrukcja, tak jak mówię, boli, że jest na kartonie. Kilka razy trzeba się było domyślać, no bo kolorystyka jest tutaj zachwiana, na przykład znowu białe kratki były tak naprawdę były szare, troszkę trzeba się tutaj podomyślać, ale wiecie, gdy mamy tą małą, ograniczoną liczbę klocków, no to jakby można się tego domyślić. Budowało się to przede wszystkim przyjemnie, po prostu przyjemnie. Palce mnie nie bolały, ani jednego elementu nie musiałem wciskać jakoś na siłę, ale Slubany to też nie były te klocki, które nas w jakiś sposób męczyły, chociaż mimo wszystko z tymi, co recenzowałem, nigdy nie było aż tak łatwo jak z zestawem tym. Nie wiem, może Slubany za dyszkę są lepsze niż te za piąteczkę? Wątpię, ale... Coś jest z tym, że po prostu budowało się to całkiem przyjemnie. Sam model też nie jest jakiś straszny. Oczywiście, mógłby być lepszy, nie oszukujmy się. Ta drabina jest tutaj trochę udawana, bo właściwie tylko tyle się tutaj ruszy i nic więcej, bardziej jest do zdjęcia. Tu jest tak wciśnięta, ale myślę, że tak akurat Lego też mogłoby postąpić podobnie. Nie jest więc źle, mówię, budowało się to całkiem przyjemnie i model jeździ bez większych zgrzytów. Jeju, nie myślałem, że dożyjemy takich czasów, że zacznę mówić, że jak auto jeździ bez zgrzytu, to już plus, nie? Bo jakby to powinna być oczywistość.
Natomiast naprawdę nie jest, kurczę, źle. Oczywiście dyszka troszkę dużo, zapewne gdzieś w miejscowości nadmorskiej taka cena mogłaby za ten zestaw obowiązywać i tam ktoś mógłby go kupić. Inaczej to faktycznie zdecydowanie zbyt drogo, tym bardziej, że pewnie gdybyśmy sobie ten zestaw sprawdzili, ile kosztuje z Lego, wiecie, złożyli go na Bricklinku, to mogłaby nam wyjść podobna kwota. Więc jakby po co ryzykować slubany, skoro można mieć Lego. Natomiast tak jak mówię, spodziewam się, że ta dyszka to jest gdzieś jakaś ekstremalna cena z kosmosu dosłownie. I normalnie ten zestaw pewnie po piątkę, szóstkę gdzieś tam hula po sklepach, bo czwórkę to już raczej nie, bo za czwórkę naprawdę by się opłacał. Za piątkę jeszcze też, szóstka to maksymalnie ostateczna cena, jaką można by dać za ten zestaw, by czerpać z niego pełną radość, tak osobiście uważam. Dyszka to zdecydowanie za dużo, po prostu można mieć znacznie lepsze rzeczy w tej cenie, co oczywiście nie znaczy, że ten zestaw jest zły, tak jak jeszcze raz powtarzam. A w teorii nawet spójrzcie, jakby usunąć mu tą drabinę, to mógłby tutaj siedzieć hipek, nawet jest miejsce na nogi i mogłoby to takie trochę połączenie, wiecie, mikroskali z normalnym figurką i też nie byłoby źle. Tym bardziej drabinę tak musimy rozkładać i tutaj kłaść obok. I faktycznie to, czego się bałem, że będzie źle wyglądało, tu nawet nie wygląda, kurczę, źle na tym autku. No generalnie mówię, Sluban nie jest firmą, która tym zestawem jakoś moje serce podbiła. Nie jest to coś, co powiedziałem teraz, wow, Sluban, jesteście genialni, jak ja mogłem nie widzieć waszego piękna, bo nie, bo dla mnie cały czas problem trochę tam jest z tymi ich figurkami i jednak, kurczę, no nie wiem, może trafiają na osłabsze zestawy, ale klockami trochę też. Tu ten klocek jest dobry, co jakby, no tutaj mi utwierdziło, że kurczę, chyba trzeba będzie teraz może kilka tych nowszych Slubanów kupić, jeszcze zobaczyć, jeszcze obczaić, a noż widelec się poprawili, wiecie, dużo firm się poprawia cały czas, nie chcę tu wymieniać, ale jeżeli oglądacie mój kanał, no to powinniście wiedzieć, więc dużo firm jakby polepszają swoją jakość z roku na rok, są coraz lepsze. A jakie to firmy? No właśnie, jeżeli nie wiecie, to może najwyższy czas zostawić tutaj subskrypcję, by obejrzeć i dowiadywać się, które klocki są dobre, które są coraz lepsze, a po prostu by się czasem u mnie pośmiać na kanale. Dzisiaj wyjątkowo się nie pośmialiśmy, no ale wiecie, całkiem niezły zestaw się mimo wszystko trafił, chociaż zdecydowanie przepłacony i zadyszkę nie polecam. Także moi drodzy, subskrypcję zostawcie, nadróbcie też inne filmy, jeżeli jesteście tu w miarę nowi, albo po prostu czegoś nie widzieliście, bo byliście na przykład na akcji gaśniczej w tym czasie, nie, a był film. No to wiecie, zapraszam do nadrabiania. Tymczasem bardzo wam dziękuję za dzisiejszy dzień. No i moi drodzy, cóż, już kolejny film to będą urodziny tego kanału, także mam nadzieję, że tam będziecie absolutnie wszyscy. Bye!